Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu. Po rozkładzie wylosuję jedną kartę z afirmacją z przesłaniem anielskim. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę, zobaczymy co tam na zdrowie. Ale zanim rozkład, przypomnę, że czytanie jest ogólne. Nie z każdym zarezonuje, bo każdy z Was ma inne życie, inną jego historię. Dlatego wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania Waszego filmu ze znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki. Najlepiej oglądać filmy w playliście, bo w playliście macie już nagrane filmy dla wszystkich 12 znaków zodiaku. No dobrze, to zaczynamy. Karty były tasowane, już je przekładam. Zobaczymy, rybko, co tam marzec ciekawego dla Ciebie przygotował. Energia, z jaką wkroczycie w miesiąc marzec, to szóstka monet. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Wieża. Wasze działania w miesiącu marcu. Król mieczy. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Diabeł. O kim, o czym rybka myśli? Co planuje? Co analizuje na marzec? Dziesiątka kielichów. Połowa miesiąca. Król denarów. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jakie jest Wasze nastawienie na tą sytuację, czego Wy chcecie. Sąd ostateczny. Czynniki zewnętrzne i ich wpływ na Was, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy. Siódemka kielichów. Obawy bądź nadzieje. Gwiazda. I koniec miesiąca. Rycerz buław. Mamy w tle 7 buław. Dasz radę. Dasz radę, rybko. Pilnuj swoich spraw. Nie zmieniaj zdania. Idź do przodu, ani kroku wstecz. Dasz radę. Obronisz swoje słowo, swoje wartości, swoje miejsce pracy. Zdobędziesz to, na czym Ci zależy. Wyznaczaj granice. Pilnuj swojego. Cokolwiek to jest, praca, stanowisko, związek, broń dostępu do tej przestrzeni. Walcz o swoje. Kochani, jesteście w energii szóstki denarów. Zacznijmy od spraw zawodowo-finansowych. Przy tym jest wieża, więc jakieś trudne decyzje związane z pracą, z rozliczeniem, z kredytem, z płynnością finansową. Przepraszam, coś mam chrypkę. Dawno mi gardło nie bolało i ja wykrakałam. Z inwestowaniem, z płynnością finansową, z odzyskaniem jakichś należności, z wypłatą czegoś, tak?
może rozliczenie odnośnie jakichś spraw sądowych. I tutaj coś nie pójdzie tak, jak sobie to planowaliście. Niestety niektóre rybki mogą stracić pracę, bądź same zrezygnują, ale trudne, niespodziewane decyzje, niespodziewane wydarzenia. Natomiast te rybki, które szukają pracy, dalej mamy króla denarów, więc tutaj no szok, niespodziewanie, awans, lepsza posada, lepsze pieniądze, tak samo jak rybki na własnej działalności gospodarczej. Tutaj coś nagle ruszy, bardzo szybko. Do przeszłości odchodzi sobie jakiś zodiakalny koziorożec, bądź trudne, toksyczne sprawy, gdzie się martwiliście, niepokoiliście, baliście, jak to się wszystko zakończy. Być może też jakieś zobowiązania, jakiś stresujący okres w Waszym życiu. No oczywiście też niepokój, jeżeli chodzi o pracę, bo jak nie mieliście pracy, chwytaliście się jakichś tam tylko dorywczo zajęć, to wiadomo, że no człowiek nie wie, na czym stoi. A teraz mądrze zadecydowaliście. Tu mamy króla mieczy, więc wiecie, co robicie. Odcinacie się od toksycznych osób, od jakichś tutaj czarnych interesów, od jakichś zobowiązań, wyjaśniacie sprawy. Tam, gdzie musicie dochodzić swoich roszczeń sądowo, zakładacie sprawy sądowe. Jeżeli ktoś Wam zalega z jakimiś pieniędzmi, wszystko to będzie tutaj wyjaśnione. Więc dochodzicie swoich praw, wiecie, co chcecie zrobić i bardzo szybko działacie. O czym myślicie? O rodzinie, o domu, o swoim poczuciu bezpieczeństwa, o spełnieniu, wreszcie o spokoju. Może rodzina Wam tutaj bardzo pomaga. Może chodzi o odzyskanie mieszkania, gdzie jesteście w trudnej sytuacji. Może mieszkacie razem z rodzicami, wreszcie dostaliście kredyt. Może może właśnie niespodziewanie pojawia się jakaś ciekawa oferta, tak? I możecie tą nieruchomość zakupić. Dobrze, połowa miesiąca, spokój, stabilizacja, mam pieniądze, mam świetną pracę, podpisałem jakiś ważny kontrakt, podejmuję pracę w swoim fachu, awansuję, bądź uzyskuję jakieś środki na zakup mieszkania, domu, wynajęcie, żeby bądź remont, może być remont, bo jakaś awaria być może była. Mam pieniądze na to, żeby kogoś spłacić. Ktoś mnie spłaca. Sytuacja jest opanowana, jesteście spokojni. Do czego dążycie? Żeby ostatecznie zamknąć tą sprawę. Już nie myśleć nad tą sprawą, już się nie denerwować, uzdrowić to, co było. Niektóre rybki będą chciały wrócić do jakiegoś zawodu. Rozpocząć jeszcze raz, będą miały szansę rozpocząć jeszcze raz coś, co być może kiedyś się nie udało. Ugoda, jeżeli jakieś tutaj problemy bankowe i nagle trzeba coś większego spłacić. Porozumienie, jeżeli chodzi o wyrównania z dłużnikami, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Powrót do zawodu. I ogólnie, no, pomyślne zakończenie tej sprawy, tak? Więc walczcie, walczcie o swoje, nie ustępujcie. Co otoczenie? Otoczenie 7 kielichów, więc tutaj nie bądźcie podatni na sugestie otoczenia, bo otoczenie dużo mówi, ma różne pomysły, ale nic się z tym nie dzieje. Oczywiście może też komentować tą sytuację na różne sposoby, wkładając kij w mrowisko albo dorzucać swoje 3 grosze. Jakimiś historiami, swoimi jakimiś wymysłami. Ktoś tutaj też jest niezdecydowany. Ktoś nie wie, co robić. Ktoś za bardzo wydziwia, za bardzo tutaj kombinuje. Więc uważajcie na tą osobę. Zwłaszcza jeżeli na przykład jest to osoba niezdecydowana, czy sprzedać Wam mieszkanie, czy nie, czy podjąć się jakiegoś remontu, czy nie. Właśnie, no te rybki, które zlecą jakiś remont też na swoje mieszkanie, trafią na fachowca, tylko od razu mówię, że to będzie długo trwało. Bo ta osoba jest dokładna, powoli wszystko robi, świetnie wszystko robi, ale niestety no nie jest to ekspresowe tempo.
No ktoś tu z otoczenia zastanawia się, jak to dalej będzie. Może być dobrze, może być źle. Ktoś jest niezdecydowany. Ktoś jest niezdecydowany. Chodzi tutaj o pieniądze, o inwestycje, o rozliczenie. O to, jak sobie poradzicie, bo być może obserwuje Was, że jesteście w trudnej sytuacji. Może pracodawca waha się, czy Wam dać awans. Może pracodawca bierze pod uwagę dwie osoby, które ma zatrudnić. Nie wiadomo, co z pracą. Czy będziecie kontynuować, czy jednak grozi tutaj zwolnienie. Tak? Jakieś właśnie takie niespodziewane wydarzenia. No i czego się obawiacie? Gwiazda. Czy będzie wszystko dobrze? Czy macie szansę realizować się zawodowo? Spełnić swoje marzenia? Nadzieję na to, że jednak ta praca będzie, jak najbardziej, tak? I kończycie rycerzem buław. Więc będzie praca, będziecie bardzo zaangażowani. Niektóre rybki mogą podjąć też pracę w służbach mundurowych. Możliwy jakiś wyjazd z tym związany, jakaś delegacja. Te rybki, które kupiły mieszkanie, wynajęły mieszkanie, wyremontowały mieszkanie, będą się przeprowadzać na koniec marca. Rycerz buław to zodiakalny mężczyzna spod znaku barana lwa bądź strzelca, stawiałabym tutaj na lwa, który bardzo dużo Wam pomoże w pracy, w jakichś zajęciach związanych z remontem, przeprowadzką, w jakichś pracach fizycznych, organizacyjnych, przewozach. Jeżeli czekacie też na jakąś ważną przesyłkę z zagranicy bądź no coś większego zamawialiście, co ma być Wam dostarczone do domu, tutaj też na koniec miesiąca ta przesyłka dotrze. Jeżeli macie swój własny biznes, no tutaj naprawdę od połowy miesiąca ruszacie już z takim naprawdę konkretem. Niektóre rybki zainwestują też pieniądze, być może w nieruchomości. Możliwa jakaś wycieczka, jakaś podróż pod koniec miesiąca. No i to tyle. W pracy będzie dobrze, nie musicie się martwić. Co w związkach? Utrata któregoś z Was z pracy. Może być też rozpad związku. Bądź niespodziewane zaręczyny, więc tutaj każdy sobie wybierze, o co chodzi. No raczej bym tutaj stawiała na powrót też do byłych partnerów bądź partnerek. To jest Wasza świadoma decyzja. Zwłaszcza do osób, które miały problemy z nałogami. Tutaj widzę, że ktoś się poddał terapii. A może to Was dotyczy? Jeżeli Wam na kimś bardzo zależy, nie odpuszczajcie. Nie odpuszczajcie. Widać, że tęsknicie. Jest Wam z tym bardzo ciężko. W stałych związkach poprawa. I tutaj pogodzicie się, coś wyjaśnicie, szczerze porozmawiacie, odetniecie się od takich jakichś spraw trudnych dla Was, jakichś zobowiązań, od strachu, od jakichś kompleksów, jakichś toksycznych zachowań. Może było kłamstwo, może był romans, to już jest za Wami, ale tutaj rybka chce wspaniałomyślnie wybaczyć. I to się zadzieje nagle. Mimo, że coś wstrząsnęło Waszym związkiem, Wy jednak chcecie tutaj zaproponować jakąś współpracę. Oczywiście te rybki, które zdecydowały już, że rozpada się Wasz związek, występujecie o rozwód, przeprowadzacie się do rodziny, być może zależy Wam na tym, żeby też zatrzymać mieszkanie, zatrzymać majątek, uda Wam się to, ale ta osoba nie odpuści. Ta osoba nie odpuści i na pewno będzie o połowę majątku walczyć i opiekę też nad dziećmi. Natomiast niektóre rybki zdecydują się wyprowadzić. Te rybki, które podejmują temat ślubu, na razie urzędowego, cywilnego, już w połowie miesiąca będziecie mężem swojej żony i żoną swojego męża, żeby już wreszcie uformalizować to, ten związek dla dobra dzieci, być może, nie wiem, no chcecie kupić razem mieszkanie na kredyt, chociaż to nie jest, że tak powiem, istotne. Chodzi o małżeństwo, no tutaj jakby w połowie miesiąca czeka Was ta uroczystość. Pod koniec miesiąca wyjedziecie sobie w podróż poślubną. Jeżeli wali się coś w związku, czujecie, że tracicie grunt pod nogami, trzeba szczerze porozmawiać.
dotrze to do partnera, jakieś tutaj, jakieś konkrety wyłożyć na stół, wrócić być może do tematu, który nie został ostatecznie zamknięty, przedyskutowany, może coś trzeba odpuścić, wybaczyć, porozmawiać o nałogach. Tutaj ktoś też bardzo się starał, żeby wyjść z jakiegoś nałogu, żeby Wam udowodnić, że jest odpowiedzialnym mężem, ojcem i że chce z Wami być, że mu zależy, natomiast tutaj no różnie to może być, jeszcze sytuacja nie jest taka stabilna. Ktoś, kto stracił pracę, też bardzo się stara tą pracę znaleźć, zwłaszcza jeżeli Ty rybką utrzymujesz tą osobę. Więc ta osoba musi Ci udowodnić, jeżeli chcesz jej dać kolejną szansę, że zrobi wszystko, żeby spełnić tutaj jakieś Twoje oczekiwania. Bo Wy chcecie mieć szczęśliwą, kochającą się rodzinę i możecie liczyć na wsparcie bliskich. Te rybki, które uwikłały się w jakiś toksyczny romans, zakończą z tym. Natomiast trzeba tutaj podreperować właśnie, jeżeli ktoś wybaczył, pogodziliście się, podreperować no ciepło domowego ogniska, że tak powiem, bo w sypialni to już zamrażarka jest, więc nad tym trzeba troszeczkę popracować. I co jeszcze? Samotne rybki. Czy mają szansę kogoś poznać? Tak. Jak najbardziej. Zwłaszcza te rybki, które są po rozwodzie, które są wdową, wdowcem. Niespodziewanie w pracy ktoś się pojawi. No i coś z tego dalej będzie. Ta osoba jest troszeczkę nieśmiała, niepewna. Być może sama nie wie, czego chce. Może być tak, że to ta osoba jest w trakcie kończenia jakiejś relacji i tutaj no już z Wami tutaj coś sobie organizuje, ale jeszcze nie podomyka pewnych spraw. Jeżeli dobrze się czujecie w towarzystwie tej osoby, czujecie coś więcej, może warto zabiegać o tą relację, bo będziecie się spotykać na pewno, widać, że się sobie podobacie. Oboje jesteście jakby ustabilizowani finansowo, więc tu na pewno te kwestie materialne nie będą odgrywać roli, chodzi po prostu o uczucia. No i stworzenie rodziny, prawdziwą miłość, poczucie bezpieczeństwa, spokój, dobre relacje, ogólne szczęście. Te rybki, które będą po rozwodzie i samotnie wychowują dzieci i układają sobie życie tutaj obok innej osoby, no też myślę, że mogą liczyć właśnie na coś innego niż miały dotychczas, zwłaszcza jeżeli były z toksykiem, bały się partnera zazdrosnego, nieprzewidywalnego, gdzie być może właśnie no, pod wpływem tych nałogów ta osoba była zdolna do wszystkiego. Więc tutaj rybka ostatecznie odchodzi i idzie w kierunku być może jakiegoś romansu w pracy, tak? Mężczyzny spod znaku byka, panny bądź koziorożca, bądź lwa, barana strzelca. No dobrze. Co tam jeszcze tak myślę? Wrócą jakieś sprawy urzędowe. Coś tam trzeba będzie, nie wiem, jakąś korektę może do skarbówki złożyć. Jakieś pismo. Pilne. Jakaś nerwowa sprawa też może wrócić w marcu. Związana, no mówię, z podziałem tutaj majątku. Właśnie te rybki, które być może będą dzielić majątek po rodzicach, z mężem, żoną. Ta osoba nie chce, ta druga strona nie za bardzo sama wie, czego chce i często zmienia zdanie, jest niezdecydowana odnośnie tego podziału, więc tutaj może to jeszcze troszeczkę potrwać. Natomiast Wy widzicie jakby nadzieję w tym wszystkim, że jednak sprawa zakończy się po Waszej myśli. Tutaj jakiś majątek, jakieś dziedziczenie może być. No i przeprowadzka, tak jak mówiłam, przeprowadzka do nowego mieszkania, domu. Albo coś kupicie, albo coś wynajmiecie. Bo tutaj niespodziewane jakieś pieniądze do Was idą. Jeżeli sytuacja była trudna, ona się zmieni. Może ktoś Wam dobrze doradzi, może ktoś Wam dobrze poprowadzi. Jakieś rady udzieli. Te osoby, które załatwiają tutaj jakieś dotacje, odszkodowania, bo Wy będziecie w marcu składać jakieś podania, pisma,
jakieś poważne sprawy urzędowe załatwiać, podpisywać kontrakty, umowy, bo wiecie, co chcecie działać, tak? Król mieczy wie, ma tą wiedzę. Zdawać jakieś egzaminy. Być może załatwiać emeryturę, rentę, to uda Wam się to. Uda Wam się to i sprawy idą w korzystnym kierunku. Jakieś pieniądze, na które czekacie, dostaniecie. Ogromne wsparcie też rodziców bądź ojca, jeżeli chodzi o remont mieszkania bądź domu. Tutaj możecie liczyć na jakieś bonusy finansowe ze strony rodziny, tak? Z najbliższego otoczenia, czyli rodzice, teściowie, dziadkowie. Jakieś pieniążki będą. No dobrze, zobaczymy teraz, co na zdrowie. Specjalnie wzięłam osobną talię, żeby tutaj już nie mieszać. Na co powinniście uważać? No na pewno nie denerwować się tak. Mogą być też jakieś problemy z jelitami. Układ pokarmowy się kłania, ale teraz zobaczmy typowo, co na zdrowie. Sprawiedliwość. Nerki, kochani. Nerki, pęcherz moczowy, żeby no, gdzieś tam się nie zaziębić. No i też na kręgosłup uważajcie, żeby nie dźwigać, zwłaszcza w pracy, tak? Jakieś palety. No teraz to są te wózki, są te różne takie platformy, ale też trzeba nosić ciężary, też trzeba ciężko pracować. Więc tutaj starajcie się oszczędzać, bo może wrócić jakaś kontuzja zaleczona, tak? Jakaś dolegliwość. Więc starajcie się na bieżąco konsultować z lekarzem. Jeżeli czeka Was jakiś zabieg chirurgiczny, wszystko będzie dobrze. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Jesteście w rękach dobrego lekarza, fachowca, który ma dobre opinie i tutaj na pewno nie spartaczy roboty. I zobaczmy teraz, co nam pokażą karty anielskie. A jeszcze nie powiedziałam, że samotne rybki mają szansę kogoś w pracy poznać, będzie wróci były partner bądź partnerka, który trochę sam nie wie, czego chce, no ale będziecie kontynuować tą znajomość. Nie wykluczone, że na koniec marca wyjedziecie sobie gdzieś razem, bądź ktoś się do Was wprowadzi, ewentualnie Wy się do kogoś wprowadzicie. Te pary, które się rozwodzą, no niestety rybki pójdą w ramiona kochanka bądź kochanki i też razem zamieszkacie, stworzycie rodzinę. Pozostaje tutaj po prostu rozstrzygnięcie formalności małżeńskich. I zobaczmy, co nam aniołki powiedzą. Marzenie. Łatwiej usłyszysz nasze przesłania, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, tak jak oglądałbyś film. Oto źródło kreatywności. No, od razu mogę powiedzieć, że ta osoba z zewnątrz, z którą to będziecie sprawy załatwiać, no właśnie postrzega Was jako takiego marzyciela, osobę oderwaną od rzeczywistości, która sama nie wie, czego chce i często zmienia zdanie przy tej dwójce denarów. Nie umie się zdecydować, nie umie postawić na konkrety, więc być może trzeba marzyć, ale też wiedzieć, czego się chce. Jakoś sobie chronologicznie te marzenia ułożyć, żeby no, nie mieć takich mieszanych uczuć i pełno mam pomysłów, pełno pragnień, ale tak naprawdę siedzi to tylko w głowie. Dużo o tym mówię, ale nic z tym nie robię, więc czas po prostu konkretnie się zabrać do pracy. Podsumowując, praca będzie, nie martwcie się, możliwe jakieś wyjazdy, szkolenia bądź jakieś delegacje pod koniec miesiąca. Te rybki, które pracują w służbach mundurowych, być może będzie tutaj jakieś akcje będą. Natomiast te rybki, które mają pracę, możliwy awans, możliwa podwyżka. Praca też taka dyspozycyjna, mobilna, gdzieś trzeba będzie dojechać, coś będzie trzeba załatwiać, coś będzie trzeba nadzorować, praca być może w terenie. Niektóre rybki powrócą do starego zawodu i będą z tego bardzo zadowolone. W związkach niektóre pary będą się schodzić, inne ostatecznie rozwiązywać związki, natomiast te, które zdecydują się wreszcie na ślub,
Myślą tutaj o jakiejś podróży, o wyjeździe, o wprowadzce jedno do drugiego, no i wszelkiego rodzaju sprawy związane z domem, z mieszkaniem, z zakupem bądź zbyciem udadzą Wam się, więc nawet jak pojawią się jakieś drobne problemy, nie zrażajcie się, tylko działajcie w swoim interesie. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego marca. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.